Witajcie kochani. Michał Świderski z tej strony. Gliwice pozdrawiają Wołomin. Panie, nie wiem czy wy się męczycie, ale ja się nigdy nie męczę słuchaniem takich pięknych świadectw. Męczycie się? Nie. Nie. Dobrze kochani, chcę wam teraz powiedzieć krótkie nauczanie i przyznaję się, że mówię to nauczanie drugi raz. Zazwyczaj tego nie robię, ale tydzień temu je mówiłem i coś niesamowitego się wydarzyło. Podczas adoracji Boża chwała była tak niesamowita w kościele, że zstąpiła na cały kościół. Były osoby w kościele, które widziały obłok Bożej chwały, który zstąpił na ludzi. I Bóg zaczął uzdrawiać. To było niesamowite doświadczenie. Tydzień temu, tak dobrze mówię, zesłanie Ducha Świętego. Czy chcemy czegoś takiego doświadczyć też dzisiaj tutaj w Wołominie? Amen. Okej. Okay. To króciutko. Wierzę, że Pan Bóg na nowo dobija się, puka do naszych drzwi. Letnie chrześcijaństwo i letni katolicyzm się skończy w tym kraju. Nie wiem, czy niektórzy to zauważyli, czy nie. Jechałem dzisiaj przez Warszawę, widziałem wielkie billboardy o edukacji seksualnej. To się już zaczęło, kochani. Wszystko, co letnie umrze w tym kraju, zostanie tylko zimne albo gorące. Amen? Amen. A my chcemy być gorący. My chcemy być gorący, a co więcej, nie tylko gorący, gorącym naszych wysiłków, ale chcemy też być gorący dzięki temu, że Pan Bóg nas od wewnątrz rozpala. O to chodzi, kochani. Chcemy, żebyście wyszli dzisiaj z tego kościoła przemienieni, rozpaleni i uzdrowieni. I chcę wam pokazać dzisiaj tekst Księgi Ezechiela, 47 rozdział. To jest piękny obraz, piękna wizja, którą miał prorok Ezechiel, kiedy anioł prowadził go do świątyni w Jerozolimie i spod progu świątyni płynęła woda. Na początku tej wody było niewiele. Sączyła się między kamieniami. Ja specjalnie przyspieszam, mógłbym czytać ten tekst, ale będzie szybciej, jak opowiem. Później anioł dalej prowadził i za 1000 kroków Ezechiel, kiedy przechodził przez potok, potok sięgał już do kostek. Za 1000 kolejnych metrów do kolan, za 1000 do bioder. Dzisiaj było kilka uzdrowień bioder, bo tak się fajnie składa. A za kolejne 1000 kroków ta rzeka była już tak głęboka, że prorok musiał w niej pływać. Czego to nas uczy? Jaki Bóg daje obraz? To jest obraz naszego zanurzenia się w Duchu Świętym. I dlatego mówiłem o tym w Wigilię zesłania Ducha Świętego u nas. Spod progu świątyni wypływa rzeka wody żywej. I Bóg dzisiaj zaprasza cię, byś nie chodził tylko i zamaczał swoje stopy jedynie, albo kostki, tak? Tak często wygląda nasz katolicyzm. Spowiedź raz w roku, tak? I komunia. Wybaczcie, ale to jest śmieszne. To jest tak, jakbyś się widział ze swoją żoną czy mężem raz w roku, przez 5 minut. Bóg chce być z tobą w jedności, w kontakcie cały rok, każdego dnia. Bóg chce, abyś był zanurzony całkowicie w łasce. Całkowicie. Aby ta łaska cię porywała tam, gdzie Boża wola cię prowadzi. I zobaczcie, co się cudownego dzieje. I słyszeliście o tym obrazie, o tej wizji Ezechiela. Ręka w górę, kto zna ten obraz? Ręka w górę. Kto znał wcześniej ten obraz? Nie znaliście. No to kochani, trzeba tutaj nad formacją popracować. Ale bardzo niewiele osób wie, jakie opisy następują później. Może jeszcze dodam, że tą świątynią oczywiście jest Jezus Chrystus. Świątynią naszą nową, w nowym przymierzu jest Jezus Chrystus. I dlatego za chwilę będziemy mieli wystawienie Najświętszego Sakramentu i uwielbienie. I ta rzeka wody żywej, ona płynie przez tę świątynię. I ty możesz po kostki się zanurzyć, po kolana, po biodra, albo całkowicie, zachęcam cię, wejść całkowicie w ten nurt wody żywej. I teraz uwaga, jakie będą skutki? W
werset 8, rzadko cytowany. A on, czyli anioł, rzekł do mnie: woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów i rozlewa się w wodach słonych, i wtedy wody jego stają się zdrowe. Co tutaj prorok pokazuje? Jeżeli jest jakaś słoność, suchość w twoim życiu, tak? Kłótnie, zranienia, ta rzeka wody żywej przynosi uzdrowienie, ukojenie, pocieszenie. To, co słone, staje się słodkie. To, co suche, staje się nawodnione. Pomyśl o swoich relacjach teraz. Pomyśl o tym, jak wygląda twoje życie. Czy można je nazwać, że ono jest przesycone taką Bożą słodyczą? Czy jest suche i słone? Dzisiaj może się to zmienić. 9 werset. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu. Będą tam też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. Oto Słowo Boże. Dokądkolwiek dotrą te wody, co mówi Słowo Boże? Wszystko będzie uzdrowione. Bardzo często przyjmujemy sakramenty, modlimy się, czytamy Słowo Boże, ale tak jakby nie wywierało to na nas skutku. A Słowo Boże mówi, że wszędzie, gdzie dotrą te wody, wszystko powinno być jakie? Uzdrowione. Uzdrowione. I dlatego dzisiaj chcę ci tłumaczyć, jak sprawić, jak świadomie wejść do tego strumienia, aby twoje życie było uzdrowione. I werset 12, jeszcze ciekawszy. Nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują. Każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda dla nich przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo. Oto Słowo Boże. Czyli zobacz, to jest obraz ciebie. To jest obraz twojego życia. Kiedy ty jesteś zanurzony w tym strumieniu łaski, to Słowo Boże mówi, że wydajesz owoce, a twoje liście nie więdną. Jak często mówimy: zmarnowałem życie, zmarnowałam życie, nic mi się nie udaje. Tyle trudu wkładałam w wychowanie dzieci, nic z tego nie wyszło. Tak mówimy takie rzeczy? Tak się zacharowuje, a nie ma żadnego efektu. A Słowo Boże mówi, że tam, gdzie dotrze ta rzeka, pojawią się Boże owoce. Pojawią się dobre owoce. Owoce odnowionych relacji. Owoce błogosławieństwa. Owoce wewnętrznej siły. I liście nie więdną. Choćby liście innych ludzi więdły, twoje nie będą więdnąć. Dlaczego? Słowo Boże podpowiada, bo twoje źródło będzie w przybytku. To znaczy, sam Bóg będzie zasilał twoje życie. I choćby inni osłabli, odpadli, oziębli w wierze, w gorliwości, w dobroci, ty nie upadniesz. Amen? Amen. Dlaczego? Bo twoje źródło, twój fundament będzie w Bogu. I ciekawe, zobaczcie, ostatni werset. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo. To jest coś niesamowitego. Bóg daje nam przywilej stawania się Jego świadkiem i rozprzestrzeniania Jego natury w świecie. Czytaliśmy, że ta woda żywa, co daje? Ona daje życie i uzdrawia. I naraz się okaże, że ty będziesz innym przekazywał życie
przez Ciebie będzie wnosił uzdrowienie. Amen? Może Ci się wydawać to niemożliwe, ale każdy, kto zrozumiał, jak to działa, jak działa Duch Święty, staje się, można powiedzieć, Jego narzędziem, przekazicielem Jego natury i łaski. I to się dzieje naprawdę. Tutaj Robert piękne świadectwo powiedział. Ja się chcę z Wami podzielić kilkoma właśnie takimi świadectwami z ostatniego czasu. Tydzień temu właśnie modliłem się, a propos właśnie tego, że stajemy się narzędziami Bożymi, że Bóg przez nas się udziela. Modliłem się za kobietę, która przyszła na właśnie zesłanie Ducha Świętego o kuli. Była pół roku po wypadku, zmiażdżone kolano, ścięgna zerwane, mięśnie zerwane, nie chciało się to zrastać. I z ręką na sercu modliliśmy się może minutę i jej się to wszystko pozrastało. Ja nie wiem, jak Bóg to zrobił, ale zrobił to. I ona zaczęła chodzić, nie umiała w to uwierzyć, zaczęła chodzić, ruszać tą nogą, odstawiła kulę i później przed całym kościołem właśnie gimnastykę, że tak powiem, na Bożą chwałę robiła. Amen? Wszędzie, gdzie wpłyną te wody, co mówi Słowo Boże, wszystko zostaje uzdrowione. Dzisiaj też spotkałem się z jedną taką bardzo ważną osobą w Warszawie i ta osoba złożyła mi świadectwo, że rok temu nałożyłem ręce na jej dziecko. To dziecko miało nieustannie zapalenia ucha środkowego, chroniczne, i od tego czasu ani razu się więcej takie zdarzenie nie powtórzyło. To dziecko zostało trwale uzdrowione. Amen? W piątek, wiecie, bo ja lubię świadectwa takie, wiecie, wczoraj, dzisiaj. W piątek przyjechała do nas do wspólnoty kobieta z daleka, ze Szkocji przyleciała, bo dręczyły ją różne choroby, ale kiedy nałożyliśmy na nią ręce, okazało się, że to nie tylko choroby ją dręczą, ale złe duchy. Ona zaczęła manifestować. I po wyrzuceniu tych złych duchów ona po prostu odżyła na nowo. Ona odzyskała siebie. I później jeszcze nałożyliśmy drugi raz na nią ręce. Duch Święty stąpił i uzdrowił jej wnętrzności. Ona miała takie autoimmunologiczne choroby. I ta kobieta musiała aż ze Szkocji lecieć, rozumiecie, żeby Bóg ją uzdrowił. Mógł też w Szkocji ją uzdrowić. No właśnie, tylko może zabrakło kogoś, kto wierzy w tej Szkocji. 3 tygodnie temu mniej więcej przyprowadzili mi do wspólnoty takich chłopców i okazało się, że rok wcześniej dwóch chłopców w wieku 5 lat przyprowadzili mi, obydwoje mieli uszkodzone mózgi przy porodzie. Mianowicie niedotlenienie, jakieś tam, coś się nie udało przy tym porodzie, dwóch bliźniaków, i obydwoje byli jakby cofnięci w rozwoju i nie rozumieli mowy i nie mówili. Pomodliliśmy się za nich, tydzień po modlitwie zaczęli rozumieć mowę i zaczęli mówić. I kiedy pomodliłem się jeszcze za nich, na jednego położyłem jedną rękę, na drugiego drugą, to jeden z nich omdlał w Duchu Świętym w ogóle. Tak? Dzieci, które nie wiedzą w ogóle, co to jest, Duch Święty stąpił na to dziecko w taki piękny sposób. Może jeszcze jedno tylko świadectwo powiem. Na Dniu Jedności, miesiąc i kawałek temu, mieliśmy takie piękne doświadczenie. Miałem pierwsze słowo poznania chyba ze sceny. Powiedziałem, że Bóg uzdrawia osobę, która ma przepuklinę na pępku. I pierwsze świadectwo to wyszła kobieta, która mówi, że ma przepuklinę na pępku, ale wielkości pięści. I kiedy usłyszała to słowo poznania, to doświadczyła takiego ognia w tym miejscu i cały ten guz się wchłonął i zniknął do środka. I ona nie umiała go znaleźć, szukała, nie umiała znaleźć tego. W ciągu kilku sekund Bóg guza wielkości pięści po prostu wchłonął. Ja nie wiem, jak Bóg to robi, ale robi. Amen? Chcę Wam pokazać, że my tu nie mówimy o jakichś bajkach. Bóg jest niewidzialny w tym miejscu, ale jest bardziej realny niż Ty. Nam się wydaje, że istniejemy, ale Bóg tak naprawdę istnieje przez duże I. My istniejemy w Nim. I kiedy On mówi w Księdze Wyjścia w 15 rozdziale: ja, Pan, chcę być Twoim lekarzem. I szczególnie, kiedy Jezus Chrystus
Jednorodzony Bóg wciela się i staje się człowiekiem i objawia miłość Ojca. To nieustannie w Ewangeliach czytamy, że co Jezus robi? Głosi, uzdrawia i uwalnia. Taka jest Boża natura. I kochani, jeszcze może taka uwaga, bo może się rodzić pytanie, no skoro tak jest, to dlaczego tak rzadko doświadczamy tych rzeczy? Rodzi się takie pytanie? No to inteligentne osoby zadają pytanie. Tak? I rodzi się takie pytanie. I ja chcę wam pokazać trzy obrazy z Ewangelii. Trzy sytuacje są opisane w Ewangelii Łukasza. Pierwszy, w 6 rozdziale, kiedy Słowo Boże mówi, że cały tłum starał się dotknąć Jezusa, bo moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich. Uwaga, czyli jedna sytuacja, wszyscy zostają uzdrowieni. Inna sytuacja, kobieta cierpiąca na krwotok. Tak? Cały tłum stara się Jezusa, cały tłum się ciśnie, a ona jedna dotyka się. Słowo Boże mówi, że moc wyszła z Jezusa, ona tego doświadczyła i została uzdrowiona, tak? Czyli pierwsza sytuacja, wszyscy uzdrowieni. Druga sytuacja, jedna osoba uzdrowiona. I trzecia sytuacja, w Nazarecie, zero uzdrowionych. Zero. Od czego to zależało, że w jednym miejscu wszyscy, w innym niektórzy, w trzecim nikt w ogóle? Czy Jezus się zmieniał? Widzimy dokładnie, że dokładnie ewangelista taki sam opis wykonał. Moc wyszła od Jezusa do wszystkich, do jednej kobiety, do nikogo. Co mówi Ewangelia? Jaka była różnica? Wiara, prosta wiara, uwaga, prosta wiara, nie akademicka wiara, nie profesorska wiara, prosta wiara. Kobieta cierpiąca na upływ krwi, Słowo Boże mówi, tam jest użyty grecki czas teraźniejszy, ciągły, czyli ona sobie powtarzała, ona mówiła, jeśli się tylko jego szaty dotknę, będę uzdrowiona. Prosta wiara. Ale w Nazarecie Słowo Boże mówi, że co robili? Powątpiewali o Nim. Czyli powtarzali sobie złe rzeczy. Przecież znamy Go. Przecież znamy Jego matkę. Znaliśmy Jego ojca. Co dobrego może być stamtąd? Czy Bóg mógłby przez Niego działać? I co zrobili? Zrujnowali swoją wiarę. Tam się nic nie wydarzyło. Zachęcam Cię dzisiaj do prostej wiary. Po pierwsze, do pełnej modlitwy. Za chwilę będziemy mieli wystawienie Najświętszego Sakramentu. Będziemy mieli uwielbienie. Możesz wejść troszkę. Możesz być widzem. Możesz mieć takie podejście. No jak zobaczę pierwszych 5 uzdrowień, to wtedy zacznę się modlić. A ja Cię zachęcam, módl się od samego początku, bądź w tej pierwszej piątce. Amen? Amen. Modlimy się, to nie jest teatr. Jesteśmy wszyscy razem. Od naszej modlitwy to zależy. Wchodzimy jako wspólnota do strumienia wody żywej. I kiedy już tam jesteśmy, to miejmy poprawne patrzenie. Bożą naturą jest błogosławieństwo i uzdrowienie. Kiedy stykasz się z Panem, to jest naturalne, że przyjmujesz błogosławieństwo, pocieszenie i uzdrowienie. Bo On taki jest. To jest Jego natura. On taki jest. I dlatego zanurzajmy się w Nim, napełniajmy się Nim i pozwólmy Mu dokonywać zdumiewających rzeczy w naszych sercach, w naszych umysłach, w naszych ciałach, w naszych rodzinach. Amen? Amen. Dziękuję. Maja ma Ci pomóc, a nie przeszkodzić w przyjęciu tego, co Bóg ma dla Ciebie. Widzimy, że Pan jest pośród nas, że Pan działa. Też miałem takie odczucie podczas tej pięknej adoracji, podczas tego błogosławieństwa, że Bóg już przygotowuje grunt, już działa w nas, a teraz będziemy chcieli pójść jeszcze dalej. Tak jak w tym obrazie u Ezechiela.
Niektórzy potrzebują więcej czasu. Weszliśmy już 1000 kroków i jeszcze 1000 kroków i jeszcze 1000 kroków. Tak, jesteśmy coraz głębiej. Idźmy dalej. Idźmy dalej. Niech tego Bożego działania będzie coraz więcej. Amen? Tak to się dzieje, tak to się dzieje. Ręka w górę. Kto doświadcza, że z jego ciałem coś się dzieje? Ręka w górę. Kto już doświadcza, że coś się dzieje? Zobaczcie. Zobaczcie. Już widzimy, że Bóg działa w nas. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Tak? Zespół gotowy? Nie śpimy. Obudzić się. Panie Jezu, chcemy Ci dziękować za to, że zostałeś z nami w tak potężnym znaku chleba i wina. Chcemy Ci dziękować za to, że Ty jesteś pośród nas, a Twoje słowo jest prawdą. Ty jesteś z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jesteś z nami, Panie, przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, szczególnie kiedy zbieramy się w Twoje imię, w Twojej świątyni. Wyznajemy, Panie, że to jest czas Twojego działania. Wyznajemy, Panie, że to jest czas Kairos. I Twoje słowo mówi, że dla Pana czas już jest działać. Wyznajemy, że to jest właśnie ten czas. To jest czas, Panie, kiedy nasze bóle są nie do zniesienia. To jest, Panie, czas, kiedy Ty spoglądasz z nieba i Twoje słowo mówi, biedak zawołał, a Pan go wysłuchał i wyzwolił go z wszelkich ucisków. Dzisiaj przychodzimy do Ciebie z wieloma naszymi biedami, z grzechami, ze słabościami, z rzeczami, którymi nie potrafimy już sobie poradzić, które są dla nas zbyt ciężkie. Ale Ty jesteś właśnie naszym Zbawicielem. Ty jesteś tym, który podnosił ubogiego z błota i stawia go pośród swoich książąt. Bądź uwielbiony, Jezu Chryste. Ty jesteś prawdziwie mocarzem, który wyzwala. Ty jesteś pasterzem, któremu nie jest obojętny los owiec. Bądź uwielbiony, cudowny Jezu. Bądź uwielbiony w każdej łasce, której teraz dokonujesz w sercach i w ciałach braci i sióstr w tym miejscu. Chcę Cię błogosławić, Jezu, i oddawać Tobie całą chwałę. Chcę wyznawać, że Ty przecierpiałeś na krzyżu Golgoty tak niesamowite cierpienie, aby zapłacić za każdy nasz grzech, ale również, aby zapłacić za uzdrowienie naszych ciał, bo Twoje słowo mówi, że w Twoich ranach jest nasze zdrowie. Bądź uwielbiony, Panie, w Twojej cudownej miłości. Bądź uwielbiony, Panie, bo to jest nieprawda, że Ty patrzysz i z takim dystansem i nie wzruszasz się nad naszym cierpieniem. Chcę wyznać, Panie, że Twoje słowo mówi zupełnie coś innego. Ty zobaczyłeś, Panie, że przyszli, że byli jak owce bez pasterza i Twoje serce się wzruszyło i słowo mówi, że uzdrowiłeś ich wszystkich. Chcę wyznać, Panie, że Twoje serce jest inne niż często myślimy. Twoje serce jest inne niż podpowiada nam nieprzyjaciel. Twoje serce jest pełne miłości, pełne współczucia. Ty, Panie, wybiegasz nam naprzeciw, jak miłosierny ojciec, Panie, do syna, który opada już ze zmęczenia. I Twoje słowo mówi, że Ty rzucasz się nam na szyję. Twoje słowo mówi, że przyodziewasz nas na nowo. Twoje słowo mówi, że odnawiasz naszą godność. Bądź uwielbiony. Bądź uwielbiony, Jezu Chryste. Ty jesteś Królem Królów i Panem Panów. Ty jesteś prawdziwie życiem. I Ty, Panie, ożywiasz każdego, kto do Ciebie przychodzi. Ty jesteś źródłem wody żywej. Ty jesteś, Panie, prawdziwym źródłem dla Samarytanki, która nie miała skąd się napić, która była pogrążona w grzechu, ale odnalazła Ciebie, prawdziwe źródło życia i odnalazła życie. I my dzisiaj odnajdujemy życie na nowo w Tobie. Nasze życie duchowe, ale także całe nasze życie. Życie naszych ciał, życie naszych rodzin. To wszystko, Panie, w Twojej łasce dzisiaj zanurzamy. I doświadczamy odnowienia, przebudzenia, uzdrowienia, posłania, owocności, obudzenia. Bądź uwielbiony, Królu. Bądź uwielbiony, Królu. Ty jesteś Bogiem wiecznie żywym i działającym. I ogłaszamy, że to jest nieprawda, że jesteś ospałym dziadkiem. Wyznajemy, że Ty jesteś pełen życia i ognia. Twoje słowo mówi, że jesteś ogniem pochłaniającym. Bądź uwielbiony, Panie. Objawia się pośród nas jako ogień, jako życie, jako zwycięzca, jako pogromca szatana. Bądź uwielbiony, Królu Królów. Bądź uwielbiony, zwycięzca w tym miejscu. My jesteśmy Twoim zwycięstwem. My jesteśmy tymi, za których zapłaciłeś swoją własną krwią.
To nas wykupiłeś, Panie, to nas przeniosłeś z królestwa ciemności do królestwa światła. To nas przeniosłeś ze śmierci do życia. Bądź uwielbiony, chcemy, Panie, doświadczać pełni tego przeniesienia. Chcemy doświadczać tego wszystkiego, o czym mówi Twoje Słowo. Chcemy, Panie, aby każde pragnienie było w nas zaspokojone. Chcemy, Panie, aby wytrysnęły rzeki wody żywej z każdego z nas. Z każdego z nas, na mocy chrztu i Eucharystii, świerzmowania. Niech to wszystko, Panie, obudzi się. Niech to wszystko obudzi się w nas. Niech rozkwitnie, niech wybuchnie, Panie, łaską. Niech wybuchnie, Panie, Twoją obecnością. Chcemy, Panie, być Twoimi świadkami. Chcemy być świadkami żywego i ożywiającego Boga. Ty nie jesteś Bogiem umarłych, lecz żywych. Ty dajesz życie, Panie.
Niech Twoja moc teraz przepływa przez nas. Niech Twoja moc przepływa przez te świątynie, Panie. Usuwaj, Panie, wszelkie związanie grzechem, usuwaj, Panie, teraz wszelkie zniewolenia, Panie. Usuwaj, Panie, wszelkie złe nawyki. Usuwaj, Panie, wszelkie dolegliwości, choroby, wszelkie zniekształcenia ciała, wszelkie zwyrodnienia, wszelkie choroby nowotworowe, Panie. Niech Twoja moc przepływa przez te świątynie. Niech Twój ogień, Panie, wypala to wszystko, co nie przystoi dzieciom Bożym. Niech Twój ogień przychodzi i wypala to wszystko, co nas zniekształca duchowo i emocjonalnie i fizycznie. Niech Twój ogień płynie, Panie. Niech Twój ogień przynosi uzdrowienie i orzeźwienie. Niech Twój ogień, Panie, wypala to wszystko, co ma być wypalone i odtwarza wszystko, co ma być odtworzone, aby Twój pierwotny plan się wypełnił, abyś mógł na nowo, Panie, zachwycać się każdym z nas. Wierzę, że jest pośród nas osoba, która ma problemy z przełykaniem, ma takie jakby rany w środku, afty, w przełyku, w ustach. Bóg będzie dzisiaj to uzdrawiał. Wierzę też, że jest osoba, która ma dotkliwy ból pod lewą łopatką. Nie wiem z jakiego powodu, ale takie coś zobaczyłem. Wierzę, że Bóg chce to uzdrawiać też. Niedowład prawej nogi, ciągniesz nogę za sobą. Nie zawsze, ale często tak się zdarza i to się pogarsza. I dzisiaj wiesz, że Bóg chce uzdrowić to. I wiesz, że Pan przychodzi też do kobiet z nowotworami, szczególnie narządów kobiecych, piersi, z przerzutami. I Pan mówi do Ciebie, nie bój się. Lekarze mówią, że Twoja sytuacja jest beznadziejna, że po ludzku nie ma dla Ciebie ratunku. I Pan mówi, to prawda, po ludzku nie ma ratunku, ale rozmawiasz z Bogiem i we mnie jest Twój ratunek. Pan. Duch Święty uwalnia teraz w imię Jezusa też z nałogów, z palenia papierosów, z pornografii, z palenia skrętów, z gier komputerowych, z oglądania telewizji takiego kompulsywnego. Duch Święty przychodzi i prostuje Twoje myślenie i Twoje ciało. Walczę, Pana nie, ja z walczy do nas usłyszę. Walczę, Pana nie, ja z walczy do nas usłyszę. Walczę, dla świata Pan.
śpiewaj mu wysławego. I teraz pomodlimy się za wszystkich naraz jeszcze, ale najpierw ręka w górę osoby, które doświadczają, że coś się w ich ciele dzieje i osoby, które zostały wywołane, że tak powiem, do tablicy przez słowo poznania. Ręka w górę. Osoby, które wiedzą, że to były do nich słowa poznania, albo już czuje, że coś się w tobie dzieje. Amen. Zobaczcie. Pięknie. I teraz, kochani, pomodlimy się nad całym Kościołem. Wierzymy, że Bóg umie coś takiego, czego człowiek nie umie. To znaczy, do każdego przyjść osobiście i uzdrawiać w jednym momencie. Amen? Amen. Bóg to umie, człowiek nie umie. Co się tu dzieje? Co się dzieje? Coś powiedzieć. Chodź, powiedz, jak masz na imię? Mam na imię Kasia, mam stwardnienie rozsiane. Dwa tygodnie temu spadłam ze schodów i miałam tak uszkodzone biodro, że mimo to, że chodziłam przy stwardnieniu, ale musiałam usiąść na wózek, bo ból nie pozwalał mi chodzić. A teraz nie boli mi nic. To jest piękne, ale ja i tak nie zrezygnuję z modlitwy za was wszystkich. Amen? Dobrze. Słuchajcie, możesz teraz zamknąć oczy, położyć rękę na miejscu, które może cię boli, które ma jakąś dolegliwość. Myśmy odkryli, że Słowo Boże mówi, że na chorych ręce kłaść będą i ci będą uzdrowieni. Ale tam nie jest powiedziane, że ktoś inny ma położyć tę rękę. Ty też możesz to zrobić. Amen? Dobrze. Zamknijmy oczy i naprawdę niech to będzie czas modlitwy. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje cudowne działanie. Oddajemy Tobie całą chwałę. Wyznajemy, że to, Panie, przez ofiarę Twojego krzyża, przez Twojego cudownego Ducha, który przychodzi z miłością i mocą. I teraz chcemy, Panie, jak 2000 lat temu przychodzić i kłaść przed Tobą nasze choroby. Twoje słowo mówi, Panie, że Ty byłeś pełen współczucia. Pełen współczucia. Ty zobaczyłeś, Panie, rozrzewniłeś się i uzdrowiłeś ich chorych. I Jezu Chryste, dlatego teraz obmywam Twoją świętą krwią wszystkie te miejsca choroby. Wszystkie te miejsca nazwane w słowach poznania i nienazwane jeszcze. Jezu Chryste, w Twoim imię szczególnie chcę się przeciwstawiać teraz wszelkim nowotworom, wszelkim rakom, rakom prostaty, rakom jajników, piersi, spraw kobiecych wszelkich. W Twoim imię, Panie, przeciwstawiam się i przełamuję moc tych nowotworów i nakazuję tym nowotworom wchłaniać się i znikać całkowicie. Wchłaniać się i znikać całkowicie w Twoje imię, Jezu Chryste.
Twoje imię, Jezu Chryste. I w Twoje imię, Panie, też przemawiam do kręgosłupa, do całego układu kostnego, do zniszczonych kolan, do zniszczonych bioder, do zniszczonego kręgosłupa w całej długości. W imię Jezusa Chrystusa bądź uzdrowiony. Wszelkie bóle, wszelkie wytarcia, wszelkie przepukliny w imię Jezusa Chrystusa niech znikają teraz. Jezu Chryste, oddajemy Ci wszelkie choroby autoimmunologiczne, wszelkie Hashimoto, wszelkie alergie, białaczki, wszystkie autoimmunologiczne sprawy w Twoje imię, Panie, przełamuję teraz ten organizm, czy tą wrogość organizmu względem samego siebie. Twoje słowo mówi, że Ty przyszedłeś wnieść pokój. W Twoje imię wypowiadam pokój, Panie, pokój do tego organizmu. Twoje imię, Panie, ogłaszamy, że od dzisiaj ten organizm nie będzie atakował samego siebie, nie będzie zabijał. I w Twoje imię, Jezu Chryste, też chcemy się przeciwstawić wszelkim duchowym atakom, wszelkim duchom choroby, śmierci, depresji, wszelkim duchom nieczystości. W Twoje imię, Panie, przełamujemy władzę tych duchów nad naszym życiem. W Twoje imię, Panie, nakazujemy im odejść pod krzyż Chrystusa i przestać dręczyć, mącić i niszczyć nasze ciała, nasze serca, nasze rodziny. Ogłaszamy pokój i wolność. Ogłaszamy pokój i wolność. W Twoje imię sprzeciwiamy się też wszelkim nerwicom, wszelkim natręctwom, wszelkiemu ciągłemu martwieniu się. Jezu Chryste, ogłaszamy, że w Tobie mamy pokój. Ty jesteś naszym pokojem. Ty jesteś naszą skałą. W Tobie możemy czuć się bezpieczni. Nie musimy szaleć, nie musimy nieustannie się zamartwiać. Ogłaszam, Panie, pokój. Ogłaszam pokój, równowagę w myśleniu, trzeźwe myślenie, równowagę w emocjach, w odczuciach. Jezu Chryste, w Twoje imię, Panie, ogłaszamy błogosławieństwo też, błogosławieństwo nad rodzinami, błogosławieństwo nad emocjami, błogosławieństwo nad relacjami, błogosławieństwo w pracy, błogosławieństwo na uczelniach, w szkole, gdziekolwiek jesteśmy. Ogłaszam, Panie, że w Twoje imię jesteśmy błogosławieni. Nie jesteśmy ludem przeklętym, ale jesteśmy ludem błogosławionym. Ogłaszam to w Twoje imię, Jezu Chryste. Ogłaszam to nad nami wszystkimi razem i nad każdym z osobna. W Twoje imię i dla Twojej chwały. Amen. 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 Kochani, i teraz tam, gdzie była dolegliwość, tam, gdzie, nie wiem, był guz, albo nie chciała się noga ruszać, albo ręka, sprawdź teraz. Sprawdź teraz. To, co się nie dało. Sprawdź to, co się nie dało. Ha, tu ktoś tańczy. Sprawdź teraz, no. I ręka w górę. Kto widzi, że albo się poprawiło, albo zniknęło całkowicie. I do mnie. I chodźcie do mnie tutaj. Wszyscy do mnie. Wszyscy. Chodźcie, nie bójcie się. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Więcej jest takich osób. Sprawdź. Ci nie sprawdzali i ci nie sprawdzali jeszcze. Sprawdzać. Ja widzę, że wszyscy już siadają. Słuchajcie, ja przypominam, nie jesteśmy w kinie. Wstajemy. To nie jest kino. Ani nie teatr. Ręka w górę. Kto jeszcze doświadczył tego, że Bóg nim działał w czasie tej modlitwy? Ręka w górę. Ręka w górę. Nie wstydzicie się. Ręka w górę. I do mnie chodźcie. Nie wstydzimy się. Słuchajcie, to jest podstawowy błąd, który popełniamy. Pamiętamy, ilu było trędowatych uzdrowionych za czasów Pana Jezusa? Ilu? A ilu przyszło oddać Mu chwałę? Jeden. I teraz. Jeden z warunków utrzymania uzdrowienia, żeby ono było trwałe do końca życia, to jest oddać Bogu chwałę. Amen? Amen. Dobrze. I słuchamy. Króciutko, jak masz na imię i co Bóg uczynił? Asia, tak. Kasia, to ty już wiemy, a jeszcze możesz powiedzieć parę słów. Chwała Panu. Amen. Oddałaś Bogu chwałę. Ja miałam jeszcze pozostałości po moim biodrze, taki świdrujący, napięciowy ból w pośladku i on też odszedł w trakcie uwielbienia. Amen. Chwała Panu. Chwała Panu. Chwała Panu. Ja mam na imię Urszula i miałam po prostu ból w prawej nodze, ciągnący się od łydki do biodry. I właśnie poczułam, że odeszło to ode mnie wszystko.
No podnoszę nóżkę i nic nie czuję właśnie tego bólu, a naprawdę ból był bardzo wielki. Chwała Panu. Chwała Panu, chwała Panu. Jakub pamiętał kotka. Nie mogłem zrobić przysiadu. W ogóle nie mogłem zginać nogi. Siedzę na... Chwała Panu. Gastrologiczne, przepuklina, jakieś tam dziwne jeszcze rzeczy, refluks, no i tam w dół ciągnąc i cały czas czuję ciepło, po prostu czuję całym tym, no do tej pory, no nie wiem jak to mam powiedzieć, także chwała Panu, czuję to, że Pan zdrowie. Ja mam na imię Wojtek, było wyznanie, że odcinek środkowy i dolny, jak wszystko na początku nie bolało, teraz coś czuję, ale przez wiarę przyjmuję, że jestem uzdrowiony. Amen. Amen. Mam na imię Bernard. Kiedy to jestem na mszy, mam problem z gardłem. Nie, już od 3 lat. Miałem na operację iść, nie poszedł. Czuję poprawę. Czego jeszcze? Gardłem. Tak. Kiedy tylko nie jestem na mszy, to czuję poprawę cały czas. Czyli poza mszą było dobrze, a jak tylko wchodziłeś na mszę, to gardło bolało, tak? Nie, nie. Bo jak gardło boli, jak przychodzę na mszę, to przestaje. Także wszystko jest dobrze. Mam na imię Marta i oczywiście przez mam problemy z zatokami z katarem przewlekłym. Dzisiaj przyszłam na mszę, miałam zatokaną prawą przegrodę nosową, nie mogłam przed nią oddychać. Podczas modlitwy już zaczęłam oddychać, mogę tak nosem oddychać po prostu. Chwała Panu. Chwała Panu. Mamy rodzinę, mamy cały układ kostny zaatakowany, bardzo mnie bolą stopy, poczułam wielki ból, gorąco i teraz troszeczkę to ustępuje, ale to było straszne. I powiedz, i teraz te stopy jakbyś zobaczyła, czy już jest lepiej z nimi? Właśnie się jakby zwalniał ten ból. Czyli ten ból odchodzi teraz z tych stóp. Amen. Czyli wierzymy, że Pan Bóg będzie dalej uzdrawiał. Amen. Ja mam na imię Regina i teraz jak siedziałam, to tak zaczęłam ruszać ramionami i tak czuję, że jednak mi trochę ustąpił ból, bo tutaj tam cały zdrętwiały, wszystko miałam, lżej się czuję. Ręce też mi trochę drętwiały, takie cieplejsze mam. No i poznanie jak było Jelita, to czuję, że to na pewno było do mnie, jeśli chodzi o głowę, bo mam problemy z pamięcią i też na pewno mi to Bóg uzdrowić. Chwała Panu. Amen. Jesteśmy z Tobą. Chwała Panu. Zgodzimy się dalej. Przyjechałam specjalnie z Olsztyna. Na początku muszę wiedzieć, co ja tutaj robię. Tyle kilometrów. Ale jechałam z wiarą, że Bóg mnie uzdrowi. Było słowo poznanie, że Bóg uzdrawia z Hashimoto. Jest mi strasznie gorąco, ale tak od środka. Ja już to znam uczucie, bo ja już kiedyś zostałam uzdrowiona, słuchając program Dotyk Boga Michała Świderskiego, więc przyjmuję to uzdrowienie. Chwała Panu. Dziękuję. Ja przyszłam z wieloma trudnościami w życiu. Bardzo dużo się złego w tym życiu działo i czuję spokój i radość. I chciałabym, żeby tej radości w moim życiu było coraz więcej i udało mi się wykrzyczeć, że wybaczam. Wybaczam tym, którzy bardzo mi zrobili. To jest gmina Dąbrówka, a mieszkam w Karpinie, więc wchodzę tutaj do tego kościółka. Powiedziałam sobie, żeby nie ta lewa noga już przestała boleć, bo chodziłam i kulałam. No i to mi tak zaspierało do kuczała.
więc prawa i lewa jest całkowicie, no nie wiem, no coś wspaniałego, czuję gorąco, czuję ciepło, w ogóle tych nóg nie czuję. Są takie leciutkie, że bym mogła też pobiec i pobiec.